Dzień dobry! Zapraszam do przygotowania śledzi w oleju. Jest to tradycyjny, bardzo prosty przepis, który przekazała mi babcia. Do przygotowania tych pysznych śledzi potrzebne będą płaty śledziowe, cebula, olej, cytryna, ocet jabłkowy, liście laurowe, ziele angielskie i kolorowy pieprz. Przed przygotowaniem śledzie należy namoczyć. Przed namoczeniem śledzie kilkakrotnie płuczemy w zimnej wodzie. I tu warto wiedzieć, że im dłużej moczymy śledzie, tym stają się łagodniejsze. Śledzie moczymy po to, aby usunąć nadmiar soli i aby pozbyć się ich nieprzyjemnego zapachu. Wypłukane dobrze śledzie zalewamy zimną wodą. Dodajemy 3 łyżki octu, najlepiej jabłkowego. Ocet sprawi, że ości zmiękną, a śledzie zachowają biały kolor. Śledzie należy moczyć co najmniej 3-4 godziny. Ja lubię śledzie bardzo łagodne, mało solne, więc moczę całą noc. Wymoczone śledzie należy umyć pod bieżącą wodą. Wymoczone śledzie wykładamy i osuszamy na papierowym ręczniku. Obraną cebulę kroimy w krążki. Następnie krążki cebuli rozwarstwiamy. Śledzie kroimy na niewielkie kawałki. Tak mniej więcej wychodzi 5 kawałków z jednego płata śledziowego. Wyciskamy sok z połowy cytryny i pokrojone śledzie polewamy wyciśniętym sokiem z cytryny. Lekko mieszamy, aby nie uszkodzić śledzi. Na dno słoika wsypujemy kilka ziaren ziela angielskiego. Wkładamy 2-3 liście laurowe. Następnie wykładamy pokrojoną cebulę. Na warstwie cebuli układamy warstwę śledzi. Wsypujemy kilka ziaren kolorowego pieprzu. Dodatkowo śledzie można też posypać świeżo mielonym pieprzem. Do słoika wykładamy kolejną warstwę cebuli. Na cebulę kolejną warstwę śledzi. Każdą warstwę śledzi w słoiku ugniatamy. Posypujemy pieprzem. Po wyłożeniu połowy śledzi całość zalewamy olejem. I do słoiczka dalej wykładamy na przemian kolejne warstwy. Ostatnią warstwę zawsze stanowi cebula. No i oczywiście pamiętamy, aby każdą warstwę ugniatać. Całość zalewamy olejem. Olej powinien pokryć całą zawartość słoika, łącznie z cebulą. Słoik zamykamy i odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie śledzie nabiorą smaku, a cebula zmięknie. Smacznego! Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!